zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeżeli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów po prostu. To jest wpisane do umowy koalicyjnej, będziemy tego oczekiwać i wymagać. Podpisuję się absolutnie pod tym, co przed chwilą powiedział Władek Kosiniak-Kamysz. Kwestia składki zdrowotnej jest naszym być albo nie być w koalicji. Wprowadzają 9% składkę zdrowotną, a de facto uczynili z niej częściowy podatek, niezwykle dotkliwy dla przedsiębiorców. Ten przepis uchylimy natychmiast. On nie jest... Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie wziął poważnie tych gruźb panów Kosiniaka, Kamysza i Hołowni, ponieważ jedno tupnięcie nogą pana Donalda Tuska sprawi, że natychmiast się z tego wycofają, a potem będą tłumaczyć, że znaleziono rozwiązanie kompromisowe. Zresztą Donald Tusk je proponuje, czyli taki ryczałt, tyle że z progami przychodowymi, takimi jak są w podatku dochodowym, czyli do 60 tysięcy, od 60 do 300 i powyżej 300 tysięcy i możliwość przejścia tych z linii i tych z skali podatkowej na ryczałt, to będzie to zbawienne, co panowie liderzy trzeciej drogi kupią, bo gdzie im by było lepiej. Zwrócili Państwo uwagę, jak oni się cieszą, że mogą występować jeden jako wicepremier i szef MON, a drugi jako marszałek Sejmu, szczególnie ten drugi. I cokolwiek by Donald Tusk nie zrobił, to nie zerwą tej koalicji. To są bajki dla naiwnych. To jest polityka na deser. Jesteśmy w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną. Krzysztof Feusette, dobry wieczór Państwu. No, wygląda na to, że im bliżej wyborów samorządowych na razie jeszcze, tym kolejne partie zaczynają grzebać gdzieś w odmętach własnych, przepraszam, muszli klozetowych, tak powiem, bo tam mniej więcej trafiły te wszystkie postulaty jak na razie. Przynajmniej zdecydowana większość postulatów kampanijnych. Teraz trzeba pokazać wyborcom, że jednak czymś się człowiek, że stanowczy i że czymś się jednak chcą panowie Kosiniak-Kamysz i Hołownia odróżniać od Donalda Tuska. To samo robi Lewica, teraz aborcję tak bardzo mocno zaostrza. Pan Czarzasty już ma dość. Pan Hołownia mówi, że Czarzasty kłamie, Czarzasty, że to nic osobistego. No teraz obaj panowie wychodzą, obaj bardzo mocni, że tak powiem, w gębie. Na sterydach tak prawie. Troszkę tak, tak. Zastanawiam się, kto ma to kupić, poza wyborcami oczywiście trzeciej drogi, którzy już kupili na przykład swojego czasu hasło dobrowolnego ZUS-u i ten postulat, o którym wiemy, że nic z niego nie będzie. Ciekawe, czemu tak twardo nie stawiali wcześniej innych spraw, kiedy jeszcze nie było tej kampanii samorządowej, bo to tak tuż przed wyborami, to można sobie oczywiście mówić, co się chce. No, za miesiąc wybory. No właśnie, więc teraz muszą zdążyć przypomnieć, czym się odróżniają, jaki mieli program. Ja przypomnę tylko, że w samej nazwie trzeciej drogi już jest program, czyli nie idziemy ani z prawicą, ani ze skrajną lewicą, ani z Platformą też nie idziemy przede wszystkim, ale jednak idą z tą Platformą. O matko, co oni opowiadali na tej konwencji? Czym jest ta trzecia droga? To jest twoja droga, to jest wasza droga, to jest nasza droga, to jest moja droga. Moja droga to jest twoja droga. Do celu. Do pań powinniście tak zwrócić moje drogi. Masakra semantyczna tam była, jeśli chodzi o wytłumaczenie, dokąd ta droga prowadzi. Prowadzi. No mniej więcej wiemy, dokąd prowadzi. No prowadzi do dalszego trwania tej koalicji. Rzeczywiście raczej jest chyba tak, nawet na pewno tak jest, że Donald Tusk nawet by chyba nie musiał tą nogą tupać, bo na razie nogą tupnęła po tych buńczucznych wypowiedziach panów obu pani Izabela Leszczyna. Więc skoro pani Leszczyna już jest, przepraszam, rzucona na odcinek tupnięcia nogą, no to znaczy, że pan Tusk na razie to tam sobie po prostu tak w uchu sobie posmyra ewentualnie i powie, co oni tam chcą. Będzie to samo zresztą, co było, kiedy się skonfliktowali panowie Czarzasty z Hołownią niedawno wokół ustawy aborcyjnej. Pan Tusk mówił, no, nie podoba mi się tak, że tak się kłócą troszkę, no ja bym tu nie przyspieszał, tutaj to. Pani Leszczyna też teraz zresztą powiedziała, proszę nas nie poganiać, to tak do obu panów, i wszystkie obietnice zostaną spełnione. No to tutaj się już można tylko i wyłącznie zaśmiać, gdyby ktoś chciał. No ale przecież oni muszą mieć świadomość, że powrót do tego stanu sprzed Polskiego Ładu jest no, niemożliwy przede wszystkim dla nich z powodów dochodowych, no bo Przypomnijmy, że tam płaciło się ryczałtem od stałej kwoty 75% płacy w sektorze przedsiębiorstw. I to była stała kwota, która wynosiła 381,81 zł. Po tym, co można było sobie odpisać, zostawało 53,03 zł. I teraz niech się znajdzie ten odważny w trzeciej drodze, który powie, że składka 53,03 zł to jest to, co spowoduje, że ochrona zdrowia będzie na światowym poziomie. No to śmiech na sali jest. Może przecież być ewentualnie na to riposta pani Leszczyny. Tak, pamiętasz, sam wielokrotnie podkreślałeś, że pani Leszczyna to się ma zajmować ludźmi zdrowymi, bo chorymi, no wiadomo, to po co, prawda? Służba zdrowia to służba zdrowia, ale to bardzo buńczuczne sformułowanie pana Hołowni, że to jest być albo nie być, i ustawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno, i jeszcze bardziej buńczuczne pana Kosiniaka-Kamysza. Na to chciałem zwrócić uwagę, bo może się okazać, że te słowa gdzieś mu tam w gardle albo gdzie indziej staną. Jeżeli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów. Sprytnie oczywiście, bo nie wiadomo, czy akceptować innych projektów dotyczących składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, czy w ogóle nie są w stanie niczego zaakceptować, co teraz zgłosi Koalicja Obywatelska. Na przykład o ochronie motyli na tych przywracanych bagnach. Nie zaakceptują tego. Nie zaakceptują w życiu. Absolutnie. Po konsultacjach z motylami nie. Mowy nie ma. Nic z tego nie będzie. Ale Lewica ma trochę inne podejście. Tak, chociaż to wciąż jest ta sama koalicja, niesamowite. Ta. Niesamowite. Oni wszyscy mają coś innego do powiedzenia, tylko a będzie tak jak jest, jak w tej słynnej piosence. Wszyscy zgadzają się ze sobą. A będzie nadal tak jak no jest. I tak no będzie. To pani Magdalena Biejat przed państwem. Czy Lewica zagłosuje za ryczałtowym systemem rozliczenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców? Bo trzecia droga uzależnia tego typu rozwiązania, od przyjęcia tego rozwiązania uzależnia swoją obecność w koalicji, więc to dość ważne. To jest, ja bym jednak, proszę zwrócić uwagę, że nigdy nie przyszło nam do głowy, mimo że aborcja jest dla nas ważna, żeby szantażować koalicję w ten sposób. I ja bym prosiła jednak trzecią drogę, żeby weszła, stanęła na pozycji dialogu, a nie szantażu. O zmianie w składce zdrowotnej możemy rozmawiać, o jakimś uregulowaniu pewnych absurdów, które w prawie są. Natomiast Lewica nigdy nie zagłosuje za tym, żeby umniejszać wpływy do budżetu z ochrony zdrowia, bo my tych pieniędzy bardzo potrzebujemy, żeby zdrowie uzdrowić. Mi się wydawało, że zdrowie to już jest zdrowe. Tak jak słyszę, że Lewica ma coś uzdrawiać, to troszkę mam taki niepokój, bo przypominam sobie wszelkie próby uzdrowienia ludzkości i węższych nawet fragmentów życia tej ludzkości przez Lewicę starą i tę nową też. Było to tego uzdrawiania. Było już w zasadzie, powinniśmy być już dawno bardzo, bardzo zdrowi. No jeszcze teraz tylko to gender oczywiście, te tęczówki i tak dalej, czy tęczówki. Mówię tęczówki tak umownie, bo chodzi o to, żeby mieć tęczowe tęczówki i patrzeć na świat przez tęczowe okulary i tylko w ten sposób. Trochę się boję tego uzdrawiania przez Lewicę, zwłaszcza, że troszkę na marginesie tej wypowiedzi pani Biejat, ale również w kontekście innych wypowiedzi pani Biejat. Pani Biejat, mam wrażenie, troszkę próbuje się posiłkować w tej kampanii wyborczej, która na pewno dla niej będzie trudna, bo pan Trzaskowski wszystkie sznurki warszawskie ma tramwaje, ma reklamy w tramwajach, ma ludzi, ma media, wszystko, ale pani Biejat próbuje skonsumować w czasie tej kampanii sprawę strasznej zbrodni na ulicy Żurawie i tego okropnego, no tragicznego kompletnie gwałtu, ale mówi o tym na tych spotkaniach swoich pani Biejat właśnie, że trzeba podnieść bezpieczeństwo, a z drugiej strony mówi... Kto ma podnieść? No raczej, jak rozumiem, służby miejskie między innymi, ale z drugiej strony, jeśli pani Biejat wciąż jest orędowniczką tego napływu jednak migrantów, no to takich wypadków, przepraszam, nie chcę ja się z kolei posiłkować tą sytuacją, ale takich tragedii jak na Żurawie to będzie no dużo więcej. Bo znamy z zachodu. Znamy z innych spraw, tak, to nie jest kwestia wyobraźni, nawet tylko z Paryża, najprostszego przewidywania. Powiedzmy sobie, to. Tak. No ale tutaj w sprawie składki, no zgody nie ma, prawda? Jak mówił pan Krzysztof Hetman, tak, nie ma zgody na brak zgody, tylko co dalej? Ale, a nawet nie ma zgody na zgodę. A. Tak pozytywnie. Tak. Bo na brak zgody to tak, wiadomo. No bo Lewica, ale jak Lewica rządziła zdrowiem, no to tam za rządów Leszka Millera to słabo było z tym zdrowiem, bo polikwidowano kasy chorych. Zrobił się jeden wielki worek właśnie. ten, który jest do dziś, i w tym worku tam można sobie manipulować tymi pieniędzmi po prostu, ale nawet oni nie są w stanie. Ja podejrzewam, że oni rozmawiali gdzieś tam po cichu z ministrem Domańskim, czyli z ministrem finansów, i oni powiedzieli: co wy zwariowaliście? Przecież tu się nic nie zepnie po prostu. Jemu się zresztą w ogóle nic nie spina. Oczywiście, że tak. Od samego początku do samego końca. Dlaczego miałoby mu się w zdrowiu spiąć? No właśnie. Mimo że to jest tym jakby... bardziej w zdrowiu nie, prawda? A jeszcze trzeba pomyśleć, jak te loty kręcić. Nie mówię, że pan Domański ma myśleć, ale gdzieś tam w kącie zapłakana pani Beata Sawicka powinna chyba wrócić już na salony i te lodziki kręcić. Krzysztofie i proszę państwa, na uchwałę Sejmu apelującą, no bo ma być uchwała Sejmu apelująca do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby tam se poszli, ci, których oni wskazali, żeby sobie poszli, to żeby była uchwała Sejmu, która prosi społeczeństwo, obywateli, żeby przestali chorować, to raz, przestali zawracać głowę ochronie zdrowia, tak jak pani Mucha swego czasu prosi, pisała. Ta władza i prosi, a nie można uchwałą, że w ogóle nie ma czegoś takiego jak choroby. W Polsce się nie choruje po prostu. Że się likwiduje. Likwidujemy choroby, ewentualnie uznajemy ją za nielegalne po prostu, prawda? I wtedy każdy, pan kto się zgłasza do placówki ochrony zdrowia, od razu kara, ludzi od Kierwińskiego. To jest wyłudzacz po prostu. Zdecydowanie. No to a propos wyłudzania. Będzie o nim mówił. I pisowcy tylko chorują, żeby zdemolować system ochrony zdrowia. No to już dodałeś, a teraz pan Leszek Balcerowicz. Jeżeli chodzi o finanse publiczne i generalnie podejście do gospodarki, to jak na razie w działaniach nowej koalicji nie dostrzegam istotnej różnicy w stosunku do PiS-u. Składka zdrowotna, czyli coś, co bardzo uderzyło w te firmy po wprowadzeniu nowego ładu, czyli tych zmian podatkowych za czasów Zjednoczonej Prawicy. No i to miała być też zmiana, która koalicja 15 października zapowiadała te zmiany. W ostatni weekend liderzy trzeciej drogi, Szymon Hołownia, Marysa Kosiniak-Kamysz, wychodzą na swoją konwencję i mówią jednoznacznie: domagamy się tych zmian i to szybko, bo inaczej koalicja 15 października może nie przetrwać. No jeżeli mamy taką sytuację, w której gdzie nie obniża się wydatków, przynajmniej tempa wzrostu, no to obietnice obniżenia podatków, włącznie z tą tak zwaną składką, czyli podatkiem zdrowotnym, nie są wiarygodne, bo się nie składają. Czyli trzeba zarówno, i to dotyczy przemilczanie takiej bardzo ważnej rzeczy, to dotyczy prawie wszystkich partii politycznych, nie tylko PO. Koncentracja na tym, że wydatki, co się zrobi z wydatkami, no zwiększy. O ile pamiętam, to jest obietnica również ze strony trzeciej drogi, że zwiększą wydatki na zdrowie bez słowa o sposobie, skąd wezmą pieniądze. Skąd wezmą pieniądze? A ja nie wiem właśnie. No przecież... Może jakaś reprywatyzacja, czy prywatyzacja Orlenu, może stąd? No tak, bo na tym wyprzedaż, przepraszam, gdzie ja używam takich pojęć jeszcze w kontekście pana Balcerowicza. Wyprzedać trzeba wszystko. Otwarcie o tym mówią przecież. Tak. A zresztą jest taka słynna rozmowa z 2014 roku pułkownika Sienkiewicza, obecnie ministra kultury, z Markiem Belką, gdzie mówią, jakby dodrukować pieniądze. I tak mówią, że... No, zapomniałeś dodać, niezależnym prezesem Narodowego Banku Polskiego Markiem Belką. Tak, on niezależnie rozmawiał. Jedynym niezależnym. Jedynym w historii. W historii, tak, oczywiście. No i oni tam kombinowali, że jak się prowadzi jakieś nowe nominały, to można oczywiście zahachmęcić, różne rzeczy zrobić. No to prosty sposób. Pan Balcerowicz oczywiście tego nie zaakceptuje, ale przecież pan Balcerowicz jest tylko doktorem habilitowanym mimo tych wszystkich zasług, a pan Belka jest profesorem jednak, tak zwanym. I dlatego pan Belka wie i to mówił, że w polityce trzeba kłamać i to tak szybko, żeby każde kłamstwo przykrywać kolejnym kłamstwem. A pan Balcerowicz to szuka jakiejś prawdy? Po co? Znaczy, szanowny panie profesorze, że się tak zwrócę, bo jednak stanowisko profesora zajmuję. No pana, że tak powiem, prawdziwy autor planu Balcerowicza, no bo on dla żartów w Polsce się nazywa planem Balcerowicza, podczas gdy przyjechał do Polski w teczce panów Jeffreya Sachsa i Davida Liptona jako plan Sachsa-Liptona. I teraz pan Sachs, jak już wykończył ileś gospodarek, bo tam od Boliwii zaczął, a na Rosji bodaj skończył tymi swoimi planami, których odpowiednikiem był w Polsce tak zwany plan Balcerowicza, czyli Liptona i Sachsa, to on teraz, uwaga, już się nie zajmuje właściwie ekonomią. On jest na Kalambii w Nowym Jorku szefem Instytutu Ziemi. I on zbawia rolniczej, nie, planety? Planety, całą Ziemię zbawia, a pan Balcerowicz wciąż z tymi rachunkami. W grajdolku naszym tutaj to już Sachs doszedł do tego, że teraz trzeba być zbawcą, a nie tam. To pan Balcerowicz niech się weźmie za Marsa i za wyprzedaż. Oczywiście jak się okaże, tam już są jakieś spółki, a jak tam zaraz pojawi się być może jakiś liberał, to coś otworzy i wtedy pan Balcerowicz to szybko będzie mógł sprzedawać na przykład ziemianom wtedy. Ziemianom, oczywiście. A jak się by nazywała Ziemia na Marsie? Znaczy w sensie gleba, no bo Ziemia, a tam Marsja? Nie wiem. Trzeba będzie o tym pomyśleć. Trzeba wymyślić, zanim oni się tym interesami. To lada moment. To przecież to lada moment. Wiadomo. Planeta spłonie prawdopodobnie w ciągu kilku tygodni najbliższych, no to te loty w kosmos to muszą absolutnie w tej chwili przyspieszyć, ale przyspieszają też loty w kosmos, jeśli chodzi o media. Proszę trzymać się foteli i jakie pogłoski chodzą o ewentualnej rekonstrukcji rządu. Rekonstrukcja rządu? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał dziś, że w koalicji 13 grudnia pojawiają się emocje. Stwierdził jednak, że rekonstrukcji rządu, o której w kuluarach mówi się coraz głośniej, nie będzie. Ale to się jeszcze okaże. Z relacji dziennikarzy wynika, że Kosiniak-Kamysz uciekł tylnymi drzwiami. Tusk stwierdził, że wypowie się Hołownia, a marszałek Sejmu oznajmił, że nie wyjdzie z gabinetu. Pana marszałka musicie spytać. Panie premierze, czy będą jakieś... A czy wypracowaliście państwo jakieś rozwiązania w sprawie rolników? Panie premierze, czy wybiera się pan do Brukseli? Będzie pan leciał do Brukseli w sprawie rolników? Czy ta wizyta w Brukseli nie jest konieczna? Pan marszałek wam ucieknie, jak będzie tam mówił. No właśnie wychodzi. Panie premierze... No i nie dogodzisz, jak stał pan Kobosko parę tygodni temu i chciał coś mądrego powiedzieć, wreszcie, od siebie, to pani dziennikarka TVN-u w pewnym momencie w połowie wypowiedzi pana Koboski kompletnie go olała i pobiegła za panem Tuskiem. Teraz biegną wszyscy za Tuskiem, a Tusk mówi, idźcie za Hołownią. No idź, co ja do was mówię, patrz mi na usta, chłopcze malinowy i dziewczyno malinowa. Macie iść za Hołownią, ponieważ ja nie będę udzielał wypowiedzi na temat ewentualnych tarć w koalicji. Niech to spadnie na Szymka. Kupcie sobie popcorn i patrzcie, jak teraz jak będzie płakał. Jedna kwestia w tym wszystkim, przecież ta rekonstrukcja, nawet w tym tekście, który tutaj jest jednym z wielu tekstów piszących o ewentualnej rekonstrukcji, tam się pojawiają nazwiska tych ludzi, co to niby do wyrzucenia, ale Tusk, czy oni chcą sami być wyrzuceni do Brukseli. Czyli to jest tak, że weszli, dali twarz, no pan Sienkiewicz to dał to dużo więcej niż twarz, to drugie, tak, to co inni politycy tej partii mają na szyi. Ale on ma w ogóle twarz, czy tylko to drugie? Wydaje mi się, że ma, no próbuje jakoś zachować, to oczywiście to jest bardzo trudne, zwłaszcza w pewnych stanach, prawda, na schodach jest trudno zachować twarz, jak się wchodzi, jak się schodzi, nie zapomnieć się przy tym wszystkim, więc to raczej przypomina chęć jakiejś potwornej ucieczki z tego Tusktanika, on oczywiście jeszcze nie nabiera, znaczy nabiera wody w usta, tak, pan Tusk i wszyscy jego ministrowie, natomiast wody jeszcze rzeczywiście tak nie nabiera, ale jak się zderzy ten Tusktanik z krą, nie, rząd pana Tuska. Ja nie mówię wszystkiego panu Sienkiewiczu, tak czasem też uogólnie na cały rząd. No nie, na zero oktanów. To nie. Tu jest piękna scena Monty Pythonowska. Jedna z najpiękniejszych. Ten idzie po schodach i mówi, że nie gońcie za mną, bo tamten czeka, żeby wam powiedzieć, a tamten się zamknął i nie miał zamiaru wyjść. I to dosłownie zamknął, nie w sensie, że nie będę mówił, tylko podwójnie zamknął się. Podwójnie się zamknął, że on w ogóle nie da się wpuścić w takie maliny, więc ani dziennikarze... A pan Kosiniak zdążył uciec. Młody, tak jak pan Kaś mówił, przystojny, fajny chłopak. Chciałbym to zobaczyć, jak dawał dyla. Może jemu... przez drabinę, jak kiedyś pan Kwaśniewski. Tak, jemu jedynemu się udało od razu tam ewakuować. Tych zostawił, ale ci pięknie to rozegrali. I tak wszyscy patrzą na to, czy tak ma wyglądać komunikacja rządu i w ogóle obozu rządzącego. Pan Tusk mówił, że będzie na każde zawołanie w zasadzie, na każde pytanie, prawda? No stawił się, usłyszał jakie pytania i dał drogą. Ale odpowiedział tylko, dlaczego nic nie powie. No, ale zobacz, jakie to inteligentne. Bardzo inteligentne. Z tych iluś pytań stworzyć sobie jedno własne, które się zada samemu sobie i następnie odpowiada się to dziennikarzom. Ale tacy wystraszeni troszkę ci dziennikarze, tak biegli, jakby po autograf troszeczkę, prawda? No. Nie, raczej nie pytać, panie premierze, a to, panie premierze, a jaka będzie pogoda jutro, Na pogodę by stanął i zatrzymał się, pewnie by coś elokwentnego, błyskotliwego, jak na Twitterze powiedział. No ale co ty, przecież gdyby któryś zrobił to, co powinien zrobić, no to te wszystkie awanse, no bo teraz wyrzucają nawet takich, co 40 lat przepracowali i byli głosem trójki, to wyrzucają. No rozumiem, że pijesz do sprawy pani Beaty Michniewicz. Tak, piję, bo znam Beatę i te wszystkie opowieści o tym, jaka ona była, to jest taka głupota, że po prostu psia ich kość, ręce opadają. Opadają maski przede wszystkim. No i maski potem i wszystko. Ci z awansu, co to się szykują jak marcowi docenci w 68, bo teraz jest taki nabór, jakby nowe pokolenie marcowych docentów, że oni się wyrywają, weźcie nas, bo my tu tacy zasłużeni. Dokładnie, no oczywiście w innych warunkach, bo chodzi o media, a nie o uczelnie, ale mechanizm ten sam. Tak jest. Jakaś masakra się dzieje. Masakra się dzieje i ta masakra też dzieje się ostatnio najczęściej na komisji, którą prowadzi pan Dariusz Joński, a teraz wiceprzewodniczący tej komisji pan Jacek Karnowski. A słyszał pan coś o rekonstrukcji właśnie? Bo tu różne nazwiska na giełdzie tej dziennikarskiej się pojawiają. To są zawsze... Niektórzy za karę mają odejście, niektórzy w nagrodę mają awansować. No, jeżeli są osoby, które chcą iść do parlamentu, to pewnie tak. Chociaż to dla mnie bardzo dziwny ruch, kiedy się wchodzi do rządu na pół roku, żeby iść do parlamentu. Ale to każdy musi podejmować sam swoją decyzję. Ucieknął z rządu Tuska. Powstała lista. Z informacji Super Expressu wynika, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego chciałby wystartować m.in. minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, minister aktywów państwowych Borys Budka, minister do spraw równości Katarzyna Kotula, minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman oraz minister rolnictwa Czesław Siekierski. No, ta szalupa już przecież taka coraz więcej tych chętnych. Siekierski, Hetman to byli przez parę zapisy na wycieczkę do Brukseli w jedną stronę oczywiście. Co, nie podoba im się w tym rządzie? Premier im się może nie podoba? Niech to powiedzą w takim razie. Niech staną przed kamerami, tak jak pan Kosiniak i pan Hołownia. Jak to nie będzie zrealizowane, to my mu... No pasaran. Tak. No pasażeram nawet jeszcze bym powiedział. Albo tak. A tutaj nie chcą po prostu, pan Siekierski tak mówił, że będzie negocjował z rolnikami, będzie rozmawiał, że on się do tego nadaje, on ma taki dryk do tego, a tu się okazuje, że on po prostu tylko czeka, żeby mu ten pociąg do Brukseli nie uciekł. Mówią w kręgach rządowych, że oni kompletnie nie wiedzą, co mają robić, dlatego że zamykać. Ich szefowie resortów na posiedzeniach tych wtorkowych rządu dostają niby jakieś dyrektywy, a potem, jak już nie ma tych posiedzeń, to inne dyrektywy, żeby tego nie robili. Aha, i głupieją od tego. Wygłupieni są. A jak ktoś był głupi wcześniej, to co on teraz ma robić? Zmądrzeje? Zmądrzeje. Zmądrzeje. I dlatego niektórzy chcą. I dlatego niektórzy zmądrzeli i w ten sposób. Ale ciekawe, jak pan Bartłomiej Sienkiewicz byłby witany tam w Brukseli, prawda? Bo on to tak lubi narympał, może by coś likwidował na początku. Komisję Europejską. To by nie było głupie. To by nie było głupie takie, gdyby zlikwidował Komisję Europejską, tylko co w zamian? Likwidator jakiś, nielegalny oczywiście, ale to CUE mu to pewnie klepnie albo nie klepnie, poza tym mają teraz gdzieś te wszystkie wyroki. Przykład pana Junckera pokazuje, że tam są lepsze warunki do tego, co pan Sienkiewicz najbardziej lubi. Aha. To wiesz. To od czego rozum krótki? Tak. Oj. A to zupełnie nie a propos, przepraszam panie Szymku, bardzo proszę nie wzruszać się, to nie było absolutnie o panu, chociaż teraz będzie pan. Zielony Ład, i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej, nie jest zły. Zielony Ład to jest pomysł na to, żebyśmy za jakiś czas, tak jak dzisiaj spieramy się o zboże, nie toczyli wojen o wodę. My będziemy Zielonego Ładu bronić, natomiast będziemy, mówię o Polsce 2050, natomiast będziemy go bronić, jeżeli będzie prowadzany w taki sposób, w który da sobie samemu szansę. Przepraszam cię, Staszku, ale z tego co słyszałem, to jednak... No właśnie, schowaj jeszcze jakąś obejmę z kłódką. Może się obleje od razu na zaś. Nie? Ale to wyparuje. A czy pan Szymon kiedyś wyparuje mu to, ten zielony ład z głowy? Nie wyparuje, bo on nic nie rozumie z tego. To znaczy, to jest prosty przepis na to, żeby Unia Europejska stała się kompletnie niekonkurencyjna. Żeby wszystko było drogie, łącznie z pracą, i jak będzie niekonkurencyjna, no to tu nikt nie będzie niczego wartościowego robił, wszystko będzie podupadać, czyli taki trochę późne cesarstwo rzymskie. Wszystko... Tak, i ciekawa jest też ta personifikacja w ustach pana Hołowni, personifikacja Zielonego Ładu, że będą bronić panowie Kosiniak i Hołownia, będą bronić Zielonego Ładu, ale jeśli będzie tak wprowadzany, że on sam da sobie szansę, ten Zielony Ład musi sam sobie dać szansę. A to, przepraszam, jak w tym kawale jest w ogóle, a niech se nie daje, niech go cholera weźmie po prostu. A niech chlorofil wchłonie i wtedy sam będzie energię ze słońca i się będzie rozwijał. Ach, mamy nadzieję, że planeta jeszcze dziś nie spłonie, w związku z tym wrócimy do państwa po reklamach. Uchwałę można zmieniać uchwałą, powiem tak. No, uchwała o powołaniu dublerów to była uchwała Sejmu, nie ustawa. Tak. W związku z powyższym można uznać te trzy uchwały dotyczące trzech dublerów, przebierańców za nieistniejące albo za uchwalone z rażącym naruszeniem prawa. Więc to jest, ta sprawa jest do załatwienia. Problem polega na tym, że jednak tej większości, takiej powiedziałbym bezpartyjnej, nie da się skonstruować do końca roku. Musi odejść Przyłębska, muszą odejść jej koledzy z politycznej pisowskiej nominacji. Więc to jest takie bardziej symboliczne, tak, ta uchwała? Tak, po prostu trzeba uznać, że te wyroki i ten skład jest niezgodny z konstytucją, z ustawą, a orzeczenia nie mają żadnej mocy. Imponuje mi, kiedy pan Michał Szczerba mówi Przyłębska na przykład, więc też tak spróbuję. Szczerba ma takie pojęcie o prawie, jak o kulturze w kolejkach do toalety. Państwo pewnie pamiętają, jak próbował wejść i wszedł, potem się zatrzasnął w toalecie w Krynicy. Ktoś chciał to nagrać, więc Szczerba mu wyrzucił telefon, a potem oczywiście niczego nie pamiętał. Dlaczego mówię, że Szczerba ma tak mikrą wiedzę o prawie? Dlatego, że całkiem niedawno na posiedzeniu komisji, której ten człowiek o pseudonimie Przerwa akurat, więc będę mówił Przerwa Szczerba, jest szefem komisji śledczej, pojawił się wniosek o wykluczenie pana Szczerby, wykluczenie Szczerby z przesłuchania jednego ze świadków. I co wtedy robił Szczerba? Najpierw nie chciał tego poddać pod głosowanie, bo nie wiedział, że musi. Potem sam chciał zagłosować w tej sprawie, bo nie wiedział, że nie może. Wreszcie zlitował się poseł Marek Sowa i powiedział mu: powiedz, że to ciebie dotyczy. Na to Szczerba: aha, to mnie dotyczy. No taka to jest wiedza Szczerby Przerwy o polityce, o prawie, no i oczywiście o kulturze. To jest program Polityka na deser. Witamy w telewizji w Polsce. Krzysztof Feusette. Stanisław Janecki. Zadumałem się, bo ten poziom ignorancji jest straszny i on nie jest tylko własnością pana Szczerby Przerwy, tylko także elit prawniczych popierających obecny układ rządzący. No bo panie Szczerba Przerwa, jest fundamentalna różnica między kandydatem na sędziego a sędzią. Tamte uchwały dotyczyły kandydatów na sędziów, nie sędziów. Jak ktoś złoży ślubowanie wobec prezydenta, zostaje sędzią. To jest niezbędny warunek i nie ma nic wspólnego cofnięcie uchwał o kandydatach z cofnięciem tego, że powołano sędziów. Sędziowie są nieodwoływalni po prostu do końca swojej kadencji. To jest ten trójpodział władzy, którym wycierali sobie ci, co mają to twarze, a ci, co nie mają, to resztę, prawda? I to jest coś niesamowitego. I nie można zastosować tej procedury, którą zastosowano wobec kandydatów na sędziów, wobec sędziów. Ale powiedz, Staszku, czy można na przykład zrobić tak, żeby uchwałą zakwestionować legalność wyboru Trybunału Konstytucyjnego i stwierdzić, że to jest, ten wybór był niezgodny z konstytucją, skoro żyjemy w kraju, w którym o niezgodności czegoś z konstytucją decyduje Trybunał Konstytucyjny, a nie Przerwa Szczerba. No wyłącznie. Poza tym tu jest tyle głupot opowiadanych, że ktoś tam jest na zajęte miejsca. No. Na zajęte miejsca pan Szczerba do toalety wchodził akurat. Właśnie nie ma miejsc zajętych, bo to nie byli sędziowie, tylko kandydaci na sędziów. Trzeba złożyć ślubowanie i mieć powierzone obowiązki. Dopiero wtedy jest się sędzią. Więc te całe opowieści to są tak elementarne bzdury, że no... Ja nie wiem, no kurczę, zobacz, dzieciaki z podstawówki to rozumieją. Dzieciaki z podstawówki to wiesz, bo dzieciaki się uczą jeszcze na razie z podstawówki, a pan Szczerba, przerwa. Zdaje się, że nie chce się niczego nauczyć, ale kto wymyślił, żeby ktoś taki, z taką wiedzą prawniczą, o której już mówiłem na wstępie, został przewodniczącym jakiejkolwiek komisji. Chyba że to ma być, nie wiem, komisja wyboru mis parowozów. No to pana Scheinfelda, tak jak kiedyś trzeba było wziąć, bo pan Szczerba parowozy, to na parowozach się chyba nie znasz. Tak to bardzo. Ja ci powiem dlaczego. No. Bo pan Szczerba z panem Jońskim napisali książkę. Nie żartuj. Oczywiście, jak to chodzą po ministerstwach i różnych urzędach i przeprowadzają tak zwane kontrole poselskie. Czyli oni tam wchodzą, ktoś mówi, a to ci komedianci i robią sobie tam żarty różne, a ci te żarty traktują jak zeznania niemal. I potem snują opowieści na tym tle. I z tego książkę zrobili? Z tego książkę zrobili, bo jeszcze tam zacytowali parę dokumentów. Wszystko jedno, czy one dotyczyły tych spraw, to nieważne zupełnie. Jak się pojawia jakiś dokument, no to ma, że tu poważna sprawa jest. I teraz to jest święto, dlatego że nikt nie przypuszczał, że ci panowie są czytaci i pisaci, a oni książkę napisali. Co nie znaczy, że są czytaci. I to jest święto, no oczywiście. Pisaci to tak. No. I to jest wielkie święto i dlatego zostali szefami komisji. Ja nie mogę. No to jeszcze teraz raz pan Szczerba, przypomnijmy. Pan Szczerba w poprzednim materiale tłumaczył, że należy zmiany w Trybunale Konstytucyjnym zacząć od uchwały. United Service zrobiło sondaż, w którym zapytało o zmiany w wymiarze sprawiedliwości po zmianie władzy w Polsce. No ja nie wiem, czy to są dla was... dobre wyniki, bo pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości zauważyło ponad 33% badanych. Prawie 30%, bo 29,5% uważa, że po wyborach sytuacja w wymiarze sprawiedliwości się pogorszyła. 29,5%. To wszystko dużo. Jest niestety... Czy pan nie wierzy w ten sondaż po prostu? Nie, no, po pierwsze jakby trzeba się zastanowić, czy zwykły obywatel ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i jak często. To jest pewnego rodzaju przekonanie, które również wynika z tego, że cały czas budowana jest ta pisowska narracja, że my coś zmieniamy uchwałami. To czekaj, przepraszam cię, Staszku, ale tylko ty możesz chyba rozwiązać ten problem. Czy to był Joński? Teraz przed chwilą. Bo gdyby to był Joński, to rozumiem, że się nie dogadali. Szczerboński. Pan oczywiście. Szczerboński, Szczerbajoński. Szczerbański, no bo dawaliśmy materiał, w którym no właśnie, był dumny z uchwał, a teraz mówi, że żadnych uchwał. I że to pisowska narracja jest. No to za pisowską narrację, jeśli a to pan jest ta sama rozmowa. Tak, to znaczy, że to on stosuje pisowską, jak to mówi ładnie, narrację, prawda? To za coś takiego powinien wylecieć, przepraszam, na zbitą Szczerbę chyba z tych wszystkich gremiów, które teraz wypełnia zupełnie niepotrzebnie swoją nieskromną osobą. Bo w podstawówce, jak uczą polskiego, to tam mówi się o jedności czasu i miejsca. No i pan Szczerba jakby złamał zasadę jedności czasu i miejsca, na pewno nawet przyczynowości, czyli to jest facet, który albo jest na poziomie tunelowania kwantowego, ale tunelowania takie, ale kwantowego tak, bym nie zaryzykował. Ale takie duże obiekty się nie tunelują. Przynajmniej jeszcze nauka nie doszła do tego. Więc to odpada. Czyli tunel odpada. Odpada, no bo za duży. Tak. A studzienka może jakaś kanalizacyjna. To za mały wtedy. On jest za mały? Znaczy w sensie to, co by mu wypadło. Za małe. To za małe jest. O matko. Ja nie wiem co. No bo całość nie musi wypadać, wystarczy, że to coś. No tak. I już jest załatwiony. W takim razie, jeśli to nie był pan Dariusz Joński, no to teraz już na pewno musi być pan Dariusz Joński. Pana z dnia 5 maja 2020 roku, a więc kilka godzin przed słynnym porozumieniem pana Kaczyńskiego i pana Gowina w sprawie przełożenia wyborów kopertowych. Panie przewodniczący, ja przepraszam, ale ja mam jedną uwagę, bo jeżeli ma być w ten sposób prowadzone to przesłuchanie, wie pan, to, że byłem wokalistą zespołu Piersi, ma tyle wspólnego z tą sprawą, jak to, że pan był kierownikiem basenu. Nie, wie pan, ale dobrze, ale... No to votum separatum. Pomijając oczywiście absolutną słuszność i celność uwagi Pawła Kukiza, że tutaj ani piernik, ani wiatrak się nie trzymają razem, to jednak, panie Pawle Kukiz, pan Dariusz Joński nie był kierownikiem basenu, tylko był wiceprezesem Aquaparku. A to, że akurat wcześniej ten Aquapark dobrze się rozwijał przed przyjściem pana Jońskiego, kiedy nie miał takiego stanowiska jak wiceprezes, to jest inna sprawa. Owszem, stworzono, szukano czegoś dla pana Jońskiego, żeby jego wybitny intelekt, talent, zdolności organizacyjne jakoś wykorzystać. No, ratownikiem na basenie lepiej, że nie został, prawda? No bo tu nie potrzebujemy, że tak powiem, żadnych nieszczęśliwych wypadków, zwłaszcza by nie się zaklinował w tej rurze, jak mówię, że tam studzienka za mała, no to na Szczerbę to i tutaj na pana Jońskiego by była za duża. Dostawał tam raptem 20 000 brutto. Taki grosz. Taki geniusz i takie grosze. Zobacz, jak on się poświęcił dla łodzian. I uzasadnienie tego, żeby pan Kukiz pamiętał, z kim rozmawia po prostu w czasie tej pracy tej komisji. Dariusz, uzasadnienie tej nominacji na wiceprezesa Aquaparku. Dariusz Joński pracował w spółce Centrum Hotele. Matko. A Aquapark Fala ma zająć się m.in. budową hotelu. Czyli jeszcze, matko, rozumiesz, go wsypali, że wcześniej był jeszcze... On tak od spółeczki do spółeczki, od spółeczki do spółeczki. Teraz ma spółeczkę z panem Szczerbą, ale kto wie... Tam jest jeszcze drugie dno, Krzysztof. Na tym basenie, czy w głowie pana Jońskiego? W głowie pana Jońskiego. To może się wydać dziwne, ale jest. Nie, w przypadku pana Jońskiego nic mi się nie wyda dziwne. Okej, ponieważ jak SLD się nie dostało do parlamentu w 2015 roku, no to pan Joński też się nie dostał, ale zasilił potem taką partię Inicjatywa Polska pani Barbary Nowackiej. Tak. I ta partia składała się z 3 osób, czyli z pani Nowackiej, z pana Jońskiego i z jeszcze jakiejś osoby, zapomniałem jej nazwiska. I oni tacy byli bez przydziału. Aha. I ponieważ oni już tak do tej koalicji obywatelskiej, do tej platformy ciągnęli, to trzeba było na zachętę. Niektórzy dostają puchary na zachętę, niektórzy tam jakieś nagrody, a pan Joński i ta druga osoba dostali na zachętę stanowiska, żeby się nie frustrowali, że jak już wrócą do parlamentu, to będzie wszystko w porządku. Tak, tak. Natomiast bardzo ryzykowne, panie Dariuszu. Pan wie, że ja pana szanuję po prostu prawie tak samo jak pana Szczerbę Przerwę. Bardzo ryzykowne jest przypominanie panu Pawłowi Kukizowi, że był wokalistą zespołu Piersi. Kiedyś Paweł Kukiz z grupą Piersi nagrał taką dość mocno polityczną płytę. Polityczną w sensie naśmiewania się, szydery, ale też mocnej krytyki polityków. I tam jeden z najbardziej popularnych numerów nosił tytuł Wirus SLD. I motywem przewodnim... Ja was... Tak, motywem przewodnim było takie hasło, jak ja was nienawidzę, jak ja się wami brzydzę. Pan był wtedy w SLD, to trzeba było zacząć w ogóle, a co to było tam, panie Pawle, wtedy? A nie tak grzecznie, pan był tu piosenkarzem, no bo wsadził pana do rury i będzie pan tak zjeżdżał tym Aquaparkiem po prostu. Ale jeszcze ARL przecież, pan Paweł. Też. Słynna skóra. Owszem, owszem, ale to nie miało chyba nic wspólnego z panem Jońskim, wydaje mi się. Jeszcze skóra? No. No to w Łodzi się działo, więc skóra skóry, ale no to, nie wiem. To możliwe nawet jest, rzeczywiście. Ale ponieważ Paweł Kukiz był dzisiaj dość długo przysłuchiwany w atmosferze, no takiej jak w jońskiej atmosferze, w szczerbajońskiej atmosferze, to miał okazję powiedzieć... Jest atmosfera jońska, dorycka i... koryncka. Tak, przy czym ta koryncka chyba w związku z córami, z innymi Koryntu w tej chwili przeważa. A teraz pan Paweł Kukiz raz jeszcze. A czy ma pan wiedzę, jakoby członkowie rodzin posłów Kukiz 15 mieli jakiekolwiek propozycje, nie tylko propozycje na plus, ale także jakiekolwiek groźby były kierowane pod ich adresem w związku z organizacją wyborów korespondencyjnych? Groźby to były kierowane po waszej kampanii wyborczej w tym roku. A co pan rozumie, jaki był na mnie kierowanym? Mówię o kampanii wyborczej osoby poselskiej Zębaczyńskiej, osoby przewodniczącej Jońskiej i ich marketingu politycznym opartym na 8 gwiazdkach i robieniu z Kukiza złodzieja. Bardzo ładnie pan Paweł Kukiz się wpasowuje w feminatywy. I tak nowocześnie. Bardzo, od razu, tak, z pewnym dookreśleniem, prawda, jak osoba zębaczyńska. Osoba zębaczyńska to jest, zdaje się, ta osoba, która ma za całą myśl polityczną i tym się chwali 8 gwiazdek naklejone, a osoba jońska, no to tam akurat siedziała przecież, bo to chodzi o pana Darka, moim zdaniem. To ja muszę się skorygować. Że? No, że nie osoba Szczerbata? Dorycki, Joński i Koryncki. Tylko Zębaczyński, Joński i... No to już... Co tam jeszcze na trzecie by było? I Szczerbaty. I Szczerbaty. I Szczerbaty. Tak, takie trzy style są. A wszystko to jakby jeden styl. Pan Paweł Kukiz dzisiaj dużo opowiadał o tym, na przykład jak Platforma, ludzie Platformy, czy ludzie szerzej ujmując opozycji poprzedniej. Że tak... Chcieli dawać panu Tyszce funkcję marszałka Sejmu. Tłumaczyli Kukizowi, że najlepiej jak będzie głosowanie nad immunitetem pana Nitrasa, ministra sportu. Ciekawe, wciąż. To, żeby on się zatrzasnął w toalecie na przykład. Prawda? Ale ich załatwił, odpowiadając na te propozycje zatrzaśnięcia, że on nigdy nie głosuje za odebraniem immunitetu, tylko za zlikwidowaniem immunitetu. I wtedy to oni go chcieli zatrzasnąć w toalecie, bo przecież pan Grodzki, no na litość boską, no Grodzki bez immunitetu, no to jest, no cóż... Zresztą kim on dzisiaj jest, patrz, był trzecia osobą w państwie, a jest po prostu nic. Wystarczy się trochę pobawić semantycznie i chłopaki nie wiedzą, o co chodzi w ogóle. No tak, tak. A Paweł Kukiz jako człowiek, jako twórca, no to może się pobawić z nimi. Ciekawe, czy jeszcze raz zaproszą pana Jońskiego. Pan Kukiz tłumaczył, że on kompletnie nie rozumie, dlaczego został wezwany przed tę komisję, a nasz kolejny bohater, pan Paweł Zalewski z Polski 2050, obecnie wiceminister obrony narodowej, chyba nie rozumie, o co jest pytany, albo rozumie aż za dobrze. Jak wam idzie odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa? Zatrudniamy ludzi, którzy... Mówię tutaj o Polsce 2050, którzy nie mają barw partyjnych, którzy są kompetentnymi fachowcami. Jest pan przekonany o tym, tak? Jeżeli chodzi o naszych kandydatów, tak. W agencjach rządowych rozumiem, że... Że to jest dozwolone, tak? Rozumiem, że w agencjach rządowych pracują ludzie, którzy realizują cele polityczne agencji rządowych. I wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej w tejże właśnie Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiceprzewodniczącą jest pani Emilia Wasielewska, radna z Konina, należąca do Polski 2050. Pani redaktor, to nie jest spółka Skarbu Państwa, to jest fundusz, który realizuje... Ale nie miało być inaczej? To jest fundusz, który realizuje cele rządu. Ja się nie dziwię, że pani minister Hennig-Kloska poprosiła o współpracę ludzi, którzy rozumieją polityczne cele, które zresztą wybrali Polacy. Oj. Jeszcze to przekręcanie nazwiska. Pani Paulina Hennig-Kloska, a nie Henning. I tak niech się pani Paulinka cieszy, że nie Kluska, bo tak ją przedstawiano, jak zasilała szeregi. Ale kumple z jednej organizacji mogliby... To pod latarnią najciemniej jest, wiesz. Natomiast co do kompetencji... Świetne jest to rozróżnienie na fundusze. Tak, bo tam to sami fachowcy. No ale zobacz, czy nie jest fachowcem pani Paulina Hennig-Kloska, która po pierwsze już chciała gdzieś pod osłoną nocy i własnych karteczek, może latareczki, zmieniać odległość wiatrakową. Wiatraczki popychać do domu. Bach, samym wzrokiem te wiatraki nawet popychała i potem jeszcze tylko poprawiła piąteczkę na trójkę i zrobiło się 300 metrów. Pani Paulina Hennig-Kloska jako minister klimatu nie zdążyła przez ponad miesiąc dowiedzieć się tego, że Polska za poprzedniej ekipy rządzącej złożyła pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z niemieckimi odpadami, które tu jest kilkadziesiąt tysięcy ton w 7 lokalizacjach i ona na pytanie, już nie pamiętam którego dziennikarza, co z tym zrobimy, Mówiła, że ona nie słyszała o sprawie, a to jest minister klimatu, ma o klimat dbać. Ona słyszała. No nie, może słyszała i wie, że to niemieckie. Niemieckie? No, to, i teraz Niemca udaje, tak? I teraz udaje Niemca. Nie wiedziała, chociaż była przekonana, że wie, ile jest parków narodowych w Polsce, więc te kompetencje, które się ciągną za Polską do 2050... Bo jak było tyle, ile ona powiedziała, że tam 8 czy coś. No właśnie. Może za dużo jest, no właśnie, 23, więc te kompetencje to tak różnie. To za dużo jest, po co tyle tych parków. Natomiast zasada, pan Zalewski tu nas oczywiście czarował. Wszyscy wiedzą i mówią o tym otwarcie, że zasada jest prosta. Każdy, kto pochodzi z okręgu wyborczego pani Hennig-Kloski, czyli tam Gniezno, Konin, okolica, to jest fachowcem. A każdy, kto pochodzi z innego okręgu, to nie jest fachowcem. I proste. Aha. I to jest prościutkie. Kogo wskażesz palcem, od razu widać, że jest fachowiec, nawet bez sprawdzania, bo w tamtym rejonie, czyli okręgu wyborczym, wszyscy pani fachowcy, minister, tak się akurat składa, że garnęli się do pani Pauliny Hennig-Kloski, wiedząc, że ona zostanie ministrem klimatu kiedyś. Ciekawe, ciekawe to jest, rzeczywiście. Prosto. Ma szczęście ta kobieta. Tak, po prostu ma szczęście i rękę do ludzi. O, rękę ma do ludzi. No ale cóż począć z takim człowiekiem jak pan Artur Dziambor, który kandydował. Dużym człowiekiem. Duży człowiek, w sensie takim... Wzrostu. Wzrostu, tak. Duży człowiek. Duży człowiek, a może, prawda? I tak. Kandydował z ramienia, no nie członka, ale z ramienia trzeciej drogi do Sejmu. Nie dostał się był, ale fuchę już ma. Ja zapytam, jak Polska 2050 ocenia moralnie, ale też pod względem kompetencji zatrudnienie Artura Dziambora, jak podało RMF FM, w porcie Gdańsk. Znam pana posła do niedawna, Artura Dziambora. Wiem, że jest człowiekiem o szerokiej wiedzy i doświadczeniu, choć nie znam jego doświadczenia, jeżeli chodzi o branżę portową. Anglistą chyba jest z wykształcenia. Jest anglistą. Przyznam, że nie znam tego przypadku. Każdy przypadek jest analizowany indywidualnie. Przyjrzę się też tej sytuacji, tej nominacji. Jeszcze raz powtórzę, w przypadku Polski 2050 do spółek trafiają te osoby, które mają konkretne i wykształcenie, ale przede wszystkim doświadczenie, które pracowały w danym sektorze albo mają szeroką wiedzę sektorową. Takich kandydatów my rekomendujemy. W tej sprawie mogę powiedzieć bardzo wyraźnie, że to nie Polska 2050 tę osobę rekomendowało. Odsyłamy do naszych partnerów koalicyjnych, którzy w tej sprawie powinni zabrać głos, jeżeli jest taka potrzeba. Troszkę się zrobiło takie podgniłe jajeczko z pana Dziambora. Tak się cieszyli, tak się PSL chwalił, że patrzcie, nawet przed wyborami ludzie z Konfederacji, czy byli posłowie Konfederacji, idą do nas, bo my jesteśmy tą siłą, my jesteśmy tym duchem konserwatywnym dla przedsiębiorców. A teraz się okazuje, że pan Dziambor dostał fuchę, już mówię, żebym się czasem absolutnie nie pomylił. Został dyrektorem Departamentu Marketingu i Komunikacji w porcie Gdańsk. No ale jest po anglistyce, to chyba państwu powinno wystarczyć, prawda? To, to nie może po angielsku tym zawiadywać? Może. Na obronę pana Dziambora to bym powiedział, że ma konkretne wykształcenie. Że on ma doktorat politologiczno-administracyjny. W porcie w Gdańsku to się przyda, tak? Zarazem ta anglistyka. Tak, bo to od razu robi wrażenie, jak ktoś tam, to nie to, że z Konina czy z Gniezna pochodzi. Tak. Tylko zaraz można rzucić. No to wprawdzie politolog nie zarządza portami, no nie. Ale aha. Jak Donald Tusk może być premierem? A jest, faktycznie. No. Chciałem się zaśmiać. To się dlaczego pan Artur Dziambor nie może tam robić w porcie, że tak powiem? No, w porcie musi robić, absolutnie. Każdy może w zasadzie robić w porcie. Tylko dlaczego ta Polska 2050 tak się od tego znowu odcina, prawda? Że to nie nasz. To nie my. Do tej pory były tarcia, widzieliśmy to na początku. Pan Kosiniak z panem Hołownią powiedzieli, że jak nie będzie obniżona składka zdrowotna dla przedsiębiorców, to my w zasadzie wychodzimy, na nic się nie zgadzamy. A tu się zaczynają już tarcia między, przepraszam, chłopami, a wielkomiejskimi. I co teraz z tym zrobi? I tam jeszcze znowu jest jakieś drugie dno, jak podejrzewam. No bo pan Artur Dziambor był w Konfederacji i teraz jak ktoś zapyta, to tak, to wy idziecie ręka w rękę z Konfederacją, to nie my, to PSL, żeby czystość zachować. Już nie powiem, że rasową, bo nie, tylko czystość zachować, bo pan Szymon Hołownia stosuje kryterium czystości, to znaczy... Wszystkie osoby, które są w Polsce 2050, to nawet jeśli nie są dziewicami, to są odzyskanymi dziewicami. Aha, jest takie coś? Jest coś takiego. Ale tylko w polityce? Chirurgia zna takie przypadki. Aha, rozumiem. Tak. Ojejku, aż przykre. Nie chcę sobie tego na konkretnych przykładach absolutnie wyobrażać, więc może teraz oddamy głos jeszcze prezydentowi miasta Warszawy. Ścieżki rowerowe. Wybudowaliśmy 500 kilometrów ścieżek rowerowych. Już w tej chwili ta sieć liczy 1300 kilometrów, jeżeli chodzi o gminy ościenne. Miejsca parkingowe, tyle się o tym mówi. 6000 dodatkowych miejsc parkingowych. Właśnie tak, żeby można było zostawić samochód na parkingu Park and Ride na granicach Warszawy i przesiąść się na komunikację miejską. A, czyli to są takie specyficzne miejsca parkingowe. Znaczy, tam możesz zaparkować, jeśli dalej nie będziesz już jechać samochodem. I 6000 na takie miasto, które ze 3 miliony ludzi jak nic, może troszkę mniej. Z wszystkimi, którzy pracują, to tak, to 6000 miejsc parkingowych. A czy to nie są czasem te miejsca parkingowe, te nowe? Czy pan Trzaskowski nie ma na myśli tej sytuacji, w której stawia parkometr już wszędzie? Nawet, przepraszam, jakie są 2 metry kwadratowe za śmietnikiem i nigdy tam nie stał parkometr, to teraz ludzie, warszawiacy, wiesz, głosują na niego. Niestety w większości tłumaczą, że no przecież tu nie było parkometru. Ale to jest nowe miejsce parkingowe, hola hola, hola hola. Albo idziemy do nowoczesnego świata, jak mówi pani Nowacka, chcemy sprostać współczesnemu światowi, albo nie. No, ja nie miałbym nic przeciwko, nie mam właściwie, bo tam sam też bywa, że jeżdżę rowerem. I znam też takie miasta jak Amsterdam czy Kopenhaga, gdzie się jeździ rowerem, no, falą wręcz i jest super, tylko pan Trzaskowski nie uprawia apoteozy roweru jako takiego środka, tylko rowerstwo. A rowerstwo to jest ideologia po prostu. Ideologia rowerstwa, czyli postępu. Aha. I ekologicznego, ideowego, i jakiegokolwiek, więc ja tak z rowerstwem to nie bardzo. Ale to z innym stwem nie ma nic wspólnego. Może mieć. Ale tylko w nazwie, tak? W rdzeniu. To może, wytłumaczysz mi teraz. Może to być głębsze. Bo to się na antenę niestety nie nadaje. Nie nadaje. Wracamy po reklamach. Czy i kiedy wprowadzicie 1000 zł dla studenta? Będziemy na pewno o to zabiegać, żeby to zrobić. To jest jeden z celów. Jeżeli jest coś wpisane w programie, to jest to długofalowy cel. Długofalowy. Długofalowy. Nie pracujecie nad tym na razie. Teraz nie trwają prace. Mamy też mnóstwo takich bieżących, bieżących spraw. Inny program bardzo ważny dla studentów. To jest akademik za złotówkę. To jest proste pytanie. Czy ktoś nad tym teraz pracuje? O ile pamiętam, akademik za złotówkę to jest projekt Polski 2050. I Polskiego Stronnictwa Ludowego. No właśnie, nie lewicy. Więc to, jak pan tak rozlicza za program, no to to jest program innej partii. Otóż w kwestii akademików już niedługo ogłosimy nowe rozwiązania. Czy to będzie akademik za złotówkę, czy inne? Raczej nie, ale będzie to budowa akademików. Dobry wieczór. Zawsze mnie bawią te dwa punkty programowe, jeden lewicowy, drugi trzeciodrogowy, czyli 10, przepraszam, ja bym dał 10, a nie 1000 studentom i akademik za złotówkę, bo już przecież ustawiają się kolejki chętnych, którzy będą się zapisywać na studia. Nie muszą przecież kończyć w ogóle, żeby dostać ten 1000 złotych i żeby nie wynajmować mieszkania za parę tysięcy, tylko dostać akademik za złotówkę, a potem będą udawać, że tam studiują, coś robią. To jest świetny sposób na to, żeby ośmieszyć do końca cały system stypendialny i pomocy dla studentów, ale czego się spodziewać po ludziach, którzy nie dają żadnego dowodu na to, że sami jakieś wykształcenie posiedli. To jest program Polityka na deser w telewizji w Polsce. Stanisław Janecki ze mną oczywiście. Krzysztof Feusette, dobry wieczór raz jeszcze. Pan Gdula to jest w ogóle, powiem ci, dziwny człowiek. Znaczy być tak często w telewizji, jak on bywał w czasie kampanii wyborczej i wcześniej, i nie wejść do Sejmu, to trzeba mieć naprawdę, no można Gdula dostać potem. Ale potwornego. Będzie startował do Sejmiku w Krakowie. Cudownie, cudownie, natomiast no jednak chyba nie traktuję tego w kategoriach sukcesów tego poprzedniego startu, z którego nie wszedł był do Sejmu, ale pojawiła się fucha, został wiceministrem nauki, zgodnie z tymi parytetami, że każdemu koalicjantowi trzeba dać tam 4 worki owsa, 5 worków pszenicy w ogóle i dopiero na końcu kopa w tyłek, za przeproszeniem. Minister też jest z lewicy. Minister też jest z lewicy, no ale właśnie, teraz te dwa punkty, o których które był pytany pan Gdula. Akademik za złotówkę, owszem, to jest projekt Polski 2050, ale był o niego pytany, co jest dość logiczne, obecny minister nauki, pan Dariusz Wieczorek, dlatego że ten program, jak rozumiem, ma dotyczyć całej koalicji. To teraz nie będzie chyba tak, że nie będą za każdym razem mówić, a to oni, a to oni. Znaczy już tak jest. To kto go zrealizuje, tak jeśli tak będzie? Nikt. Nikt nigdy. Albo a to słynna, chyba, że o to chodzi. Tak, z książki Tomka Tryzny Panna Nikt może jakaś taka się pojawi. I pan minister Wieczorek stwierdził, że to 1000 złotych, to jest oczywiście trudna sprawa, to nie muszę mówić, no ja mogę też tak mówić długo, jak pan Wieczorek, że trudna sprawa, trzeba rozmawiać i tak dalej, ale że pojawią się pewne formy, które zastąpią to 1000 złotych dla każdego studenta. I nie uwierzysz, co to ma być. Ma być budowa nowych akademików. Teraz pan, zamiast tego 1000? Zamiast 1000, tak jest. O matko. Nie wiem, każdy student dostanie jeden akademik. I jeszcze remontowanie. Remontowanie też. I teraz na to pytanie pan Gdula dzisiaj, tym razem już na pytanie inne o akademik za złotówkę. Co odpowiada? Będziemy budować akademiki. No nie wiem, czy za złotówkę teraz, czy każdy student będzie sobie mógł kupić akademik za złotówkę, w sensie całego akademika, prawda? Bo jeśli to na przykład będzie student Uniwersytetu Warszawskiego i jeszcze do tego członek, nomen omen, młodzieżówki Platformy, to ja uważam, że mu się należy, że powinien. Jednak za wybory polityczne trzeba płacić, ale też trzeba coś za to dostawać. Czyli może tak, studencie, jeśli na nas zagłosujesz, cały akademik jest twój. A jak tam pójdzie jakiś pisowiec, możesz go wyrzucić. Aha, no bo mnie zadziwia, że oni, bo pan Trzaskowski organizuje coś, co nazywa kampusem. No każdy, kto zna te brytyjskie czy amerykańskie uczelnie, to wie, że tam kampus to podstawa. Tam sobie mieszkają studenci, toczy się życie towarzyskie, takie quasi naukowe, polityczne, też tam się wybierają, robią różne rzeczy i sądziłem, że pan Wieczorek z panem Gdulą zaproponują, że w Polsce powstanie taka amerykańska sieć kampusów przy uczelniach, tylko potem od razu sam sobie stuknąłem się w potylicę z tego prostego powodu, że u nas te uczelnie to są na milionowym miejscu na listach rankingowych. Ale może kampusy chociaż byłyby wysoko. No właśnie, ale jak robić kampusy przy uczelniach, tych wszystkich tam lansów, fajansu, które nie dają wykształcenia wartego złotówkę za akademik. To może teraz, no to po co? A wykształcenie za złotówkę, takie hasło. I to by szło razem w parze z tym programem pani Nowackiej. Dyplom wart daj złotówkę, to ci powiemy, kto napisał potop. Na przykład. Znaczy pani Nowacka nie wiem, czy powie, ale jakiś nauczyciel się znajdzie jeszcze i powie. Pani Nowacka zbojkotowała rok 1655. Zbojkotowała, nie chciała odpowiedzieć na pytanie, kiedy był potop szwedzki. Nie chciała, absolutnie. Nie chciała. No ale z kolei może jej się źle kojarzy z młodości. A nie, przepraszam. To ageizm jest. To jest ageizm, 1650. Tak. Natomiast pani Okła-Drewnowicz, minister do spraw polityki senioralnej, jej to się już zupełnie źle kojarzy, ponieważ kiedy była zapytana o imię ukochanej Kmicica, matko, to powiedziała, że nie pamięta, dlatego że powieści o miłości ma już dawno za sobą. Ona uważa, że potop jest o miłości. Znaczy pomyliło się tam z 50 twarzami Greja prawdopodobnie, ale to wiesz, no, to książka i to książka. Weź tu się połap, jak masz tylu tych seniorów jeszcze na głowie. Makabra po prostu, makabra. Jakbym ją zapytał o tak zwaną Anusię Bożobohatą Krasieńską. No to by trafiła na izbę przyjęć chyba niestety. To czego absolutnie nie życzę. Kryzys zdrowotny. Tak, i to już taki senioralny wtedy, zdecydowanie. Oddamy w takim razie głos pani Marzenie. Wymyśliliśmy bon senioralny, odkłamując wszelkie mity. Bon to znaczone pieniądze na opiekę, a usługę tą zapewni samorząd, bo my wierzymy w samorząd, bo to przecież wy Wiecie, komu tę usługę najlepiej zlecić. Może samorząd ją sam wykonać, może ją zlecić lokalnej firmie, może zlecić podmiotowi ekonomii społecznej, a na wsi jakie mamy zasoby? Mamy koła gospodyń wiejskich, a może warto pomyśleć o nich jako o stowarzyszeniach i dać im kwalifikacje, żeby w przyszłości tę usługę mogli wykonywać. To wszystko da się zrobić, tylko trzeba mieć mądrych gospodarzy, takich jak Rafał Trzaskowski w Warszawie. No za dużo już tego sarkazmu na końcu, moim zdaniem, wkradło się wypowiedź pani Drewnowicz. No to już taka ewidentna ironia była. Wiesz, pan Rafał miał cienką minę. No bo on też wie, że to już takie zbyt... On chyba nic z tego nie rozumiał. Zbyt kabaretowe. Ja mogę wytłumaczyć panu Rafałowi Trzaskowskiemu bardzo szybko. Był projekt bonu, który mieli dostawać seniorzy i to była obietnica. Mieli dostawać seniorzy na to, żeby było ich stać na wynajęcie opiekuna, który jednocześnie też gdzieś pracuje, bo to nie ma być kasa taka za całą opiekę, tylko no i gdyby ktoś sobie chciał w ten sposób, a ma do tego uprawnienia, wiedzę, chęci, mógłby sobie dorobić dzięki temu bonowi, bo senior miałby taki bon i mógłby wręczyć. W tej chwili to, co się dzieje w wypowiedziach pani Okudrewnowicz, wskazuje na to, że te bony po prostu trafią do samorządów, czyli kasa z bonów też trafi do samorządów, a kto będzie dalej opiekował się tymi niepełnosprawnymi, którzy potrzebują tej pomocy, no to bo pani raczej już tym się pani Okła-Drewnowicz nie zajmuje chyba. No. Pani Okła-Drewnowicz na początku sugerowała, że chodzi o wytworzenie podaży tych usług. No bo bez tego bonu to nie ma podaży. No tak. To może zlikwidować pomysł bonu i na przykład zrealizować coś innego, co się obiecywało, prawda? Tam, gdzie jest ta podaż. Na przykład. Ale tu generalnie wydaje mi się, że z panią minister Okłą-Drewnowicz jest problem, czy syndrom Madame Edith z Allo Allo, słynnego serialu żona René Artois. No bo pani Edith, to ona tam bardzo często chciała śpiewać, a nie umiała śpiewać. I z panią Okłą-Drewnowicz jest chyba podobny problem. A może ona umie śpiewać? Ona, gdyby śpiewała, to może by jej poszło. Ale kierowanie resortem stanowi dla niej problem, chociaż stara się bardzo kierować. Więc może, bo pani Edith nie umiała śpiewać, ale może by umiała zarządzać jakimś ministerstwem. Natomiast pani Okła-Drewnowicz może powinna śpiewać po prostu. W komedii jakiejś. Na przykład. Tak, żeby było bezpieczne, żeby to nie był musical, bo się ludzie znowu zaczną śmiać, tak jak tutaj przy tej sarkastycznej uwadze, że trzeba mieć dobrego gospodarza, takiego jak Rafał Trzaskowski. I grają sobie, naprawdę grają z tym panem Rafałem. Widać, że on tam w tej chwili już nie ma lekko zupełnie. Cienką minę, tak siedział i miałem wrażenie, że on tak sobie myśli, o czym ona mówi. No, a ja tu muszę siedzieć. No. Jest jeszcze gorzej, że użyję twojego ulubionego sformułowania, ponieważ pan Rafał Trzaskowski już podpisał jakąś, być może nie pisaną, ale podpisał umowę z panem Szymonem Hołownią i ugrupowaniem Trzecia Droga. I teraz tamci mają nie wystawiać kandydata na prezydenta Warszawy. W zamian za to pan Trzaskowski zobowiązał się, że jak wygra wybory, to wiceprezydentem Warszawy zostanie pani Ada Porowska z Trzeciej Drogi. Najśmieszniejsze jest to, że pan Szymon Hołownia zapowiedział... iż Adrianna. Czyli Ada, oczywiście. Tak, czyli Ada, to nie wypada, tak. Najśmieszniejsze jest to, iż pan Hołownia zapowiedział, że pani Porowska będzie zajmować się w ratuszu polityką społeczną, a pan Trzaskowski na to powiedział, to jeszcze zobaczymy po wyborach, kto się będzie czym zajmował. Więc przed państwem Ada Adrianna Porowska. Poznaliśmy się z Szymonem wiele lat temu w pracy, w organizacji pozarządowej, w tym, co jest najbliżej osób. Chociaż muszę wam powiedzieć, że ja i działania samorządu znam. 8 lat byłam przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie i powiem tak, wiem, co tam trzeba naprawić, żeby to tak naprawdę działało. Bo teraz to jest, spotykamy się, ręce sobie podajemy, fajnie, ale nie ma z tego co powinno być, nie ma z tego roboty. Tak? Przez 8 lat nie było roboty. Tak, otwarcie, żeby bęcki dać. Mało tego, przecież to uderza w pana Rafała Trzaskowskiego, no który ma z niej uczynić, z pani Porowskiej, uczynić wiceprezydentkę miasta. Chociaż jak już powiedział, że on ma swoich ludzi od polityki społecznej, żeby mu, no między wierszami można czytać, żeby mu Szymuś Hołownia, pan Szymuś Hołownia tam nie meblował ratusza, ale podoba mi się ten ton. Wiecie. Ja już byłam i prezydentem, i tym byłam. I to, troszkę to jest taki ton lecho-wałęsowy, przy czym jeszcze tych dokonań takich, znaczy ja nie mówię, że pani Porowska na kogoś donosiła przez 6 lat, absolutnie, to żeby nie było takich skojarzeń, ale takie przekonanie o tym, że wiecie, troszkę luzu, troszkę feelingu w ogóle, wiecie już teraz z kim macie do czynienia, prawda? To Mick Jagger lubi takie akcje na przykład i pani Porowska mi trochę przypomina Micka Jaggera, znowu niewiekowo absolutnie. Aha. No bo to tak zabrzmiało jak jakieś wotum nieufności wobec pana Rafała, że on tam robi różne rzeczy, ale to wszystko jak krew w piach po prostu. 8 lat była pani Ada przewodniczącą Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie i ta robota nie idzie, bo tam spotykamy się, podajemy sobie ręce, czy może tak, to w starym stylu, czyli może piona albo to pan Tusk lubi bardzo tak w ten sposób się witać z różnymi tam dyktatorami na przykład, czy żegnać. A tutaj podajemy ręce i nie ma czego? No nie ma roboty. Ale przecież pani Porowska chyba pomyliła rolę albo znaczenie pewnych terminów. Jeśli to była komisja dialogu, to przecież chodziło o dialog, a nie o to, żeby coś robić. No tak. A dialogu było dużo. No. Znaczy między tymi członkami, jak rozumiem. Cześć, jak leci. Oczywiście, no bo chodź, przywitamy się jeszcze raz, tak? Tak, taki small talk, a jak tam coś? Co tam u ciebie? No to dialog był w pełni, to po co jeszcze jakaś robota? Tylko nie wiem, czy on był społeczny. Ale to w sumie chyba społeczny też. No to wszystko, co robi pan Rafał, to on robi społecznie. Aha. Co ja w ogóle wątpliwości. A nie społeczna? A społeczne to są panie w ratuszu, niektóre urzędniczki, ale nie będę wymieniał w tej chwili nazwisk. To i tak lepiej, bo we Wrocławiu u pana Jacka Sutryka to są panie, które jednocześnie inny zawód uprawiają przed kamerą. Wiem, nie oglądałem niestety. Ja też nie. Przegapiłem. Nie wiesz, czy ktoś nagrał? Nie. No bo tam potem się kolejki ustawiały. No właśnie. Przed ratuszem. Aha. I ludzie już o tych szczurach zdążyli zapomnieć we Wrocławiu przez to. No, bo to lepsze od szczurów. Siła, magia ekranu. A pan Trzaskowski by coś wymyślił podobnego, albo namówił jakąś... Nie kuś, bo pokażę ci zaraz naprawdę w internecie, kto by tam mógł co robić. U pana Trzaskowskiego? No... O matko. Nie chcielibyśmy tego. Ta pani, co to się przyczyniła do wykończenia księdza Blachnickiego, to już dała nogę. No, to całe szczęście, że dała nogę. Zniknęła. A pan Rafał chciał tak, liczył na nią, że mu tak pomoże. Aha. A tu się okazało, że mimo doświadczenia... Ale w tym charakterze myślisz, że liczył, że pomoże tak jak tamta pani w tym ratuszu wrocławskim? No to pomogła, że zniknęła jednak. No. To pomogła, że zniknęła. Teraz przykład polityka zupełnie anonimowego, zupełnie nie a propos tej pani, co tam pokazywała różne rzeczy w ratuszu we Wrocławiu. Co prawicowy działacz robi na listach z lewicą? Ludzie się zmieniają. Był radnym PiS, później bratał się z Kukiz 15, miał epizod w Solidarnej Polsce, a w ostatnich wyborach do Sejmu startował z listy Konfederacji. Teraz znowu zmienił polityczny front. Idzie ramię w ramię z Lewicą i Polską 2050, czyli partiami, z którymi do tej pory nie było mu po drodze. Co Łukasz Hamadyk, bo o nim mowa, robi w tym gronie? Ludzie się zmieniają. Jeśli kogoś obraziłem, to mogę za to przeprosić, mówi nam. Zwracam się też do mieszkańców, którzy nie opowiadają się po żadnej stronie. Do młodych ludzi, studentów, którzy mieszkają w Gdańsku. Naszych gości. Gości z zagranicy czasami. O poparcie naszego ruchu. Ponieważ stanowimy bardzo poważną alternatywę do tego, co działo się od 1998 roku, gdzie mamy ciągłość praktycznie tej samej linii. Brawo! Znaczy, entuzjazm był piękny w stosunku do zawartości treściowej. No już nikt nie został panu Hamadykowi, tylko ci, którzy już się nie interesują polityką i nie kibicują nikomu. Zaraz liczę, że będą kibicować facetowi, który przechodził, przepraszam, znaczy z PiS-u tam został wyrzucony przede wszystkim za łamanie dyscypliny i niepłacenie składek. No potem poszedł do Konfederacji i powiedział, nareszcie jestem we właściwym miejscu, a teraz startuję jako kandydat wspólny Lewicy, Polski 2050 i tak zwanych ruchów miejskich. Ta. A przed chwilą Czarzasty mówił, że Hołownia mu blokuje projekt. Hołownia, że Czarzasty kłamie, ale tam w Polsce lokalnej, no to trzeba jakoś się ratować. Tak. Ale Hamadykiem akurat się ratować, panem? Bardzo oryginalne to jest podejście, tylko nieoryginalne jest to, że oni się nazwali ruchami miejskimi. Ja bym rozumiał i to by było oryginalne, by mnie bardzo zaintrygowało, gdyby w wyborach w mieście, bo chodzi o Trójmiasto, czy tam Gdańsk, uczestniczyły ruchy wiejskie, a nie miejskie. No bo dlaczego miejskie? To jest dyskryminowanie ruchów wiejskich, a wszyscy, tam były gospodynie wiejskie, to tu u pani Okły-Drewnowicz, to tu też ruchy wiejskie w miejskim Gdańsku. Zresztą to wygląda, jakby oni potrzebowali takiego świeżego. Tak, no ale skoro są i dobrze działają koła gospodyń wiejskich, czas, żeby pan Rafał Trzaskowski wreszcie stworzył jakieś koła gospodyń miejskich i pewnie by stworzył, gdyby nie to, czego dowiedzieliśmy się wczoraj. Kiedyś pamiętam w TVN-ie, jak przychodziłam, no to pani makijażystki mi zawsze mówiły, że one nie lubią tego Trzaskowskiego. No tak jak te, które akurat mnie malowały. Ja mówię, dlaczego? On mówi, powiem pani, no taki on jest nieprzyjemny. No, przyjdzie, nawet się do mnie nie odezwie, nie zagada nic. No widać, że on jest taki, zadarty ma nos, po prostu jest taki wyniosły. Ale wyborcy tego nie wiedzą. Właśnie. Dokładnie taką samą sytuację miałam w tym tygodniu. Jeden z takich pracowników technicznych mówi do mnie, wie pani co, ten Trzaskowski u nas był po tylu latach w tym TVP i te makijażystki mówią, Boże, jaki on jest nieprzyjemny. To inne makijażystki, prawda? I mówią, no to jest takie zaskakujące, że na tych spotkaniach do ludzi uśmiechnięty, zadowolony, czyli uśmiecha się i jest miły, kiedy ma interes. Nie wyobrażam sobie pana Trzaskowskiego bez interesu, ale jak można tak mówić o takim intelektualiście, który co kampanię wyborczą bierze książkę, wsiada do metra i czyta. No powiedzmy, na razie nie jest jeszcze odwrócona do góry nogami, ale przynajmniej udaje, że czyta. Czyli zależy mu na tych ludziach, zależy, żeby myśleli, że on czyta książki, czyli coś tam jednak się składa we wspaniały portret człowieka. No ale przecież pan Rafał Trzaskowski to musi mieć takie podejście z powodu pozycji, ego i tak dalej, że jak ktoś tam go maluje, że on w ogóle nie widzi ludzi, że to może komputer jest albo coś takiego, to po co on ma rozmawiać? Rozmawiać to nie powinien. Kiedyś podeszła pewna staruszka, starsza pani do pana Trzaskowskiego i poprosiła o jakieś pieniądze. I mówiło się wtedy, że dał jej 20 groszy. Sprawdziłem dzisiaj, nieprawda. Dał 50 groszy. 50? To jak to może być? 50 groszy dał. To gdzie tu masz gburę? Brawo, brawo. Ach, trzymamy za pana kciuki, panie Rafale, a państwu mówimy dziękujemy i dobranoc. Dasz bur.